taste. Can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time to stay strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time to stay strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Out of bed, bitch, go. Get up, get up. I think I got cold thumb. Time to wake up. Time to wake up, bitch, get up. Get up, get up. Get up. Get up. Słychać. A, teraz pewnie słychać. No to słuchawki mi się przekręciły. Haha, coś mi się wydaje. Dobrze, że wczoraj nikogo nie było na streamie na Twitchu, bo coś czuję, że chyba streamowałem z wyłączonymi słuchawkami. Jeszcze raz miło was powitać. Witam Kamilu, witam Bartoszu. Także jeżeli chodzi o tą dzisiejszą pobudkę, to mam nadzieję, że było słychać. Gościa wczoraj znalazłem na Instagramie, robi różne takie dziwne, ciekawe numery i co? Pobudka mi wpadła w oko, w ucho w zasadzie, w oko też. Okej, lecimy z naszym kalendarzem. Mam nadzieję, że przez święta za bardzo się nie przejęliście. 27 grudzień, co to oznacza, że już mamy po świętach, mamy wtorek,
Natomiast kto był sprytniejszy, to nawet mógł sobie wziąć urlop i po prostu ma przedłużone święta. Imieniny obchodzą Gosław, Maksym, Przybrat, Przybysław, Sara, Teofan, Żanna. Siema Sfuk, siema, witam z Rańca. A co tam ciekawego, Kamilu, będzie na tym Xen? Bo ja tam coś wymintowałem na Ethereum, rzuciłem na staking, no i myślę, że to dopóki gdzieś tam, nie wiem, tak jak może na Bitcoinie z 5 lat trzeba będzie odczekać, albo jakieś dapy nie będą robione, to tam się nic nie będzie działo, przynajmniej w mojej opinii. Przysłowia. Jak Jan Apostoł ośnieżony, Święty Józef już zielony. Święty Józef, czyli 19.03, to szybko zapowiadają, że tutaj będzie zielono. Jak na Jana śniegu po kolana, to Józek pociągnie trawy w wózek. Jak apostoł pokazuje, taki luty następuje. Zaraz do pogody sobie przejdziemy, bo tutaj ciekawie pogodę zapowiadają. Nietypowe święta to jest Dzień Keksa. No, keksa to ja kojarzę ze świętami i tak 27 Dzień Keksa, chyba że tego, który nam został po świętach. U mnie ciasto, ja miałem sernik i makowiec, ciasto żadne u mnie się nie pozostało. Siema Meskulator, witam. Okej, lecimy z cytatem, dzisiaj dosyć ciekawy cytat. Mitchell Altschuler. Dzięki Kepsa, dokładnie, zamiast Keksa to Kepsa. Nie wiem, kim jest pan, ten pan, Mitchell Altschuler. Natomiast bardzo fajny cytat, który wpadł mi w oko. Zła wiadomość jest taka, że czas leci. Dobra wiadomość jest taka, że ty jesteś pilotem. Także są dobre wiadomości i są te złe. No i co? Przechodzimy do pogody. Jak widzicie, znalazłem fajną stronę. fanipogody.pl. Zapraszam. Bardzo ciekawie opisują pogodę. Generalnie to, co się dzieje w Polsce, to, co się dzieje na świecie. Można poczytać o tym, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych pod względem pogodowym. No i tutaj mamy 27 grudnia ostre zmiany w pogodzie. Natomiast zapowiadane też jest 15 stopni. Okej, okay, o, Kamilu tutaj podaje, co Xen. Xen NFT wychodzi prawdopodobnie. Są Unicorn NFT i podobno 4 osoby już się czają na nie. Jeśli wszystkie NFT się wymintuje, to Xenów nie starczy z całego supply. No to zobaczymy. Jestem ciekawy. Ja powiem tak spekulacyjnie, mam na Ethereum, nie, na pozostałych chainach nic nie brałem z tego. No i tutaj macie tak, u mnie jeżeli chodzi o pomorskie, to rzeczywiście od wczoraj są potężne, no grzmiało nawet w nocy, wiatry na pewno, bo wczoraj w nocy gdzieś tam po 22 było słychać, z rana też słyszę, że troszeczkę gdzieś tam coś tutaj szaleje pogoda, natomiast tutaj gdzieś był taki ogólny, fajny, taki pogoda. To macie pogodę dla Polski, także w moim Trójmieście 3,8, najcieplej 5,2, czyli na południu 5,4. Natomiast gdzie tutaj mamy świat, też była taka pogoda. Okej, okay, zobaczmy, co tutaj przedstawiają w pogodzie na wtorek. A tu pisze bez opadów, temperatura na dziś. Coś tu się te grafiki nie chcą wgrywać. Temperatura. Czyli tak, mamy znowu zapowiedź o tych wichurach. Może uderzyć Polskę wiatr do 100 km na godzinę. Jeżeli chodzi o temperatury, no to będą pomiędzy 6 a tutaj 2 stopnie. No i generalnie taki skrócik pogodowy. Ja zachęcam sobie do podglądania tej strony, bo rzeczywiście fajnie tutaj opisują to pogodę. A generalnie tutaj spróbuję sobie jeszcze to rozkminić, żeby sprawniej wam ją przedstawiać. Siema Ciapek, witam. U mnie zdrowie, można powiedzieć, ideolo.
Uważajcie, bo troszeczkę może zmulić mi transmisję. Tak niestety działa. I Playa, i UPC, nie wiem, jakieś wpływy na wiatry. Jeżeli chodzi o tutaj święta, no to co, oprócz tego, że ciasto pożarłem w pierwszym dniu świąt, wieczorem mi się ciasta pokończyły. Sałatka to samo, wczoraj sałatkę sobie dorobiłem, by z tym sałatkożercą. Natomiast ja też aktywnie starałem się spędzić, także coś tam sobie poustawiałem, tak żeby po nowym roku wrócić do Was z ciekawymi filmami o nowych projektach i też będzie dużo takich coś w rodzaju moich myśli, właśnie przynajmniej raz w tygodniu albo zobaczymy raz na dwa tygodnie takie przemyślenia luźne, ale ja sobie też treningowo też dzisiaj stanąłem na wadze i mówię, kurde, jest dobrze. Waga nie ruszyła w górę, więc jest ok, więc uważam święta za pozytywnie tutaj przepracowany okres. Także też możecie na Twitchie zobaczyć, jak ustawić się odpowiednio w odpowiedniej pozie do zdjęć, żeby było zajebiście, żeby wyglądało. My powoli już wracamy do naszego krypto. Dzisiaj o gamingu można powiedzieć, że będzie bardzo, bardzo mało. Generalnie sytuacja na rynku jest taka, że sporo gier się wydało, szczególnie na Solanę, to jestem pozytywnie zaskoczony. Możecie na Twitchu spojrzeć w projekty w Aurory, ostatnio grałem. Wczoraj Sorare tworzyłem, natomiast ten film skasuję, bo podejrzewam, że nie ma dźwięku, skoro się dopiero teraz skapowałem, więc podejrzewam, że przez całe tutaj omawianie moje to i tak dźwięku nie było. Więc zajrzymy tutaj, co się dzieje na naszych kryptowalutach. A wiesz co, leżakowanie było i to z uwagi na oglądanie NBA. Przez dwa pierwsze dni do późnych godzin nocnych oglądałem, ponieważ święta NBA było dosyć aktywne, więc chciałem nadrobić, przejrzeć, jak te drużyny wyglądają. I powiem szczerze, nawet pozytywnie jestem nastawiony, natomiast no takie szaleństwo to tylko w weekendy. Siema Pietia, witam mojego kciukowego oprawcę, także uwaga, jest sprawdzanie. Kciukowy oprawca sprawdza, czy kciuki poszły do góry, także zachęcam, lecimy z kciukami do góry. A jeżeli chodzi o leżakowanie, no to 12-13 dlaczego już nie 12-13 generalnie święta spałem, wczoraj dużo wcześniej, chyba około godziny 11 wstałem. Okej, okay, tutaj na Bitcoinie za dużych zmian nie było. W nocy jakoś tam poleciało do ponad 16 900. Natomiast jakichś tam wielkich zmian nie ma. Jeżeli chodzi o kryptowalutę, Terra Luna Classic 11, Quantum, Lido DAO, XRP trochę do góry, XDC Network, no i coś tam na Poligonie, ale to takie można powiedzieć pierdnięcie mrówki. Chain raczej 31% w ciągu 7 dni, to cały czas równia pochyła. Toncoin, zobaczymy, czy się uda złapać go tam poniżej 2 dolarów. No i next to GameX i Clayton Immutable, ale to już takie jakieś powolne spadki mamy na tym. Okej, okay, lecimy tutaj do naszych informacji z tym, co się dzieje w świecie. I teraz tak, macie tutaj sytuację taką, że SEC próbuje zataić dokumenty odnośnie całego procesu. No, tak jak mówię, no tutaj wczoraj to już zauważyłem, jak zaczęło wiać, że jakieś negatywne wpływy tutaj mamy. Nawet jak się staram wszystko poodłączać, to niestety. Ale mam nadzieję, że tutaj na spokojnie dolecimy z całą tą transmisją, więc po kolei będziemy wypierdzielać kolejne strony i mam nadzieję, że tutaj na luzaku reszta.
I teraz tak, SEC stara się odkryć dokumenty Hinmana w sprawie Reaper. Prośba SEC o zapieczętowanie dokumentów w sprawie Reaper Labs wywołała krytykę ze strony społeczności kryptowalutowych. No i tutaj te dokumenty posumowujące wniosek o pieczęć były złożone przez SEC 22 grudnia z prośbą o zapieczętowanie różnych informacji i dokumentów, a w szczególności dokumentów mowy Hinmana. I o co chodzi z tą całą mową Hinmana? Chodzi o to, że tam w tej mowie, tutaj zaraz poszukamy, gdzie to jest... Oj, gdzie to było? To było o Ethereum mowa. Okej, okay, mamy tutaj. Dokumenty przemówienia Hinmana odnoszą się do przemówienia wygłoszonego przez byłego dyrektora SEC Corporation Finance Division Williama Hinmana na szczycie Yahoo Finance All Market Summit w czerwcu 2018, gdzie podobno stwierdził, że Ether, rodzimy token blockchain Ethereum, nie jest zabezpieczeniem. No i tutaj na tej podstawie, żeby to wyjaśnić, na tej podstawie tutaj zakłada całą swoją obronę, bardzo ważne dokumenty. Oni próbują te dokumenty w jakikolwiek sposób uniemożliwić, zataić, schować, cokolwiek by się tylko z nimi dało zrobić. No z uwagi, że pewnie wiedzą, że to może mocno działać na ich niekorzyść. Także zobaczymy, w jakim to kierunku będzie zmierzało. I teraz tak, mam jeszcze, że Reaper potwierdził 21 października, że ma dostęp do dokumentów mowy Hinmana po 18 miesiącach i 6 rozkazach sądowych, chociaż do... Ohoho, ale nam zrywa. To już widzę, że nawet OBS po dupie dostaje. No ale co, jakoś tam ciągniemy do końca, najwyżej jeszcze tutaj postaram się wam nagrać te newsy. Okej, okay. Jeżeli chodzi o sprawę SEC-u, to by było na tyle. Teraz tak, kolejna rzecz, to macie tutaj przedstawione narracje. To takie chyba słowo nowe, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Nie wiem, czy tego roku, czy to będzie też na przyszły rok. No i tak, tutaj jeżeli chodzi o te narracje, które zostały podane, to tutaj firma Cumberland, zajmująca się handlem kryptografią, wskazała kilka takich czołowych trendów. No i przede wszystkim tak, zostały w nim wymienione NFT, które staje się te jakby metodą tokenizacji własności intelektualnej marki, aplikacje i gry Web3, no i uważają, że Bitcoin i Ethereum może stać się bardziej powszechne, wykorzystywane jako rezerwa narodu. Także zobaczymy, czy to w tym kierunku pójdzie. No i tak, Gulden argumentował, że chociaż NFT do tego momentu w dużej mierze ogranicza się do przestrzeni artystycznej, uważa, że następnym krokiem dla NFT będzie tutaj małżeństwo NFT i własności intelektualnej marki. W zasadzie to już po części możemy zobaczyć te trendy. Ponieważ no, zauważcie, że na przykład Starbucks wszedł z poligonem tutaj w ten mariaż i tworzenie tutaj jakby tego, jak to się mówi, lojalnościowego pakietu, tak, Starbucks. Mieliśmy tą premierę przez Nike'a, mamy też mariaż Disneya. DC swoje komiksy tworzy, także sporo już takich marki samochodowe wchodzą. Dzisiaj powiemy też o LG, która wchodzi z butami potwornymi
jeżeli chodzi o NFT-ki. Także te marki w ogóle już widzą, już dostrzegają wszelkie takie rzeczy. No i tutaj patenty są jakby tworzone. Jeżeli chodzi o gaming, no to tutaj trzeba powiedzieć, że no, potencjał jest ogromny, bo jeżeli chodzi o na świecie przeliczono, że jest około 3 miliarda graczy, także pod tym względem jest bogaty rynek gamingowy. I wydaje mi się, ja bym powiedział tak, tutaj taką prostą narrację, że gaming nie upadł, nie upadnie, a będzie miał się z roku na rok coraz lepiej, ten szczególnie Web3 gaming. Z uwagi, że zobaczcie, że sporo wielkich firm już zaczyna się przestawiać na to i widzi w tym ogromną wartość i też ogromne pole do zarobku. No nie oszukujmy się, żeby to wszystko poszło w tym kierunku, musi być duże pole do zarobku. My, jeżeli chodzi o te nasze pokolenie, no czyli powiedzmy, nie wiem, 30+, bo tutaj większość widzów jest w takim wieku, to nam jeszcze może jesteśmy na tej granicy, że jeżeli chodzi o te metawersy, to spoko, my się angażujemy, bawimy się w takie rzeczy, ale zauważcie, że nasze dzieci albo te pokolenie nawet obecnych nastolatków, które przechodziło przez jakieś Robloxy, będziemy pokoleniem tutaj no, konsumentów metawersu. No i kolejnym tutaj jakby podejściem odnośnie takiego tej narracji, no to jest jakby BTC i ETH jako aktywa rezerwowe. No i co macie, że wiele krajów o wysokim eksporcie na całym świecie może zdecydować się na uzupełnienie zapasów z alternatywnymi aktywami, takimi jak kryptowaluta, zamiast bonów skarbowych Stanów Zjednoczonych jako środek do obniżenia własnej waluty w stosunku do dolara amerykańskiego. Nawet niewielki przydział banku centralnego na BTC lub ETH byłby istotny i prawdopodobnie doprowadziłby do innych państw eksportujących w następstwie tego. Także tutaj macie też takie pokazane, jak ten Web3 gaming się rozwija. Bardzo ciekawe dane, że warto na to spojrzeć. No i co? Kolejna rzecz, o której dzisiaj chciałem wam wspomnieć, to tak na szybko o Fantomie. Macie informację, największy sukces zostanie odniesiony przez... ale ciężko tutaj, ja sam widzę potem, że grubo zrywa. Największy sukces wydaje mi się, że zostanie odniesiony w sytuacji, w której właśnie jakiś gaming się pojawi, bo to przyciąga NFT i gaming przyciąga jak największą liczbę osób. Tutaj jeżeli chodzi o wszelkie różne aplikacje, no i wydaje mi się, że w tym kierunku powinna cała pójść budowa na Fantomie. Oni deklarują, że w 2023 na tym się chcą mocno skupić przez następne 12 miesięcy. Zobaczymy, czy im się to całkowicie uda. Tutaj mam dla was ciekawostkę, czyli taką informację odnośnie tego, jakie były największe haki. Już powoli zmierzamy do podsumowania całego roku. No i spójrzmy tutaj na te największe haki, które się wydarzyły, jeżeli chodzi o no różne protokoły. Czyli macie tak, 625 milionów na Roninie, to jest ta sieć blockchain od Axie Infinity. Wormhole Crypto 325 milionów, Nomad XYZ 190, Benstack Farm 182, Wintermute 162. Tych pozostałych kompletnie, Wormhole coś mi się tylko świta, pozostałych nie kojarzę, Ronina jeszcze kojarzę, było z takich haków, także tutaj macie taką w ramach ciekawostki. Ok, lecimy dalej, jeżeli chodzi o firmę WeMade, czyli firmę tą gamingową, uruchamia nowy projekt WeEconomy,
I to jest tak, w celu skutecznego zarządzania i dynamicznej struktury gospodarczej WeMate rozpoczyna nowy projekt WeEconomy. Ponadto projekt zapewni synergistyczną współpracę między różnymi usługami. Generalnie tutaj będzie współpraca pomiędzy Cleva, Currency, Converter, Wezard, Wishlist i Clayton. O co tutaj chodzi? Tutaj chodzi też o rozszerzenie na wszelkie jakieś DeFi-e, pożyczki, usługi DEX, no i to wszystko razem ma być też dodatkowo rynek NFT, także w tym kierunku idzie WeMate. Przypominam, że WeMate to jest firma, która tutaj tworzy Wemixa i no widać, że dosyć mocno się zaangażowali po tych wszelkich jakichś atakach na tą firmę. O, nie zapeszając, chyba się internet ustabilizował, ale nie zapeszajmy. Także zobaczymy, w jakim rzeczywiście to kierunku pójdzie. Ja jeszcze bym sprawdził, kurczę, jedną z rzeczy. Jak stoi teraz Wemix? Wemix, zobaczmy Wemix. No, Wemix nadal na spadkach. Było takie jakieś fajne chyba odbicie. Tutaj mamy po 80 centów wyskoczyło. Także kto wie, jeżeli nadal wierzycie w ten projekt, no to tak jak mówię, to są możliwości zakupowe, natomiast też patrzcie, ile tych tokenów będzie odblokowywanych, jeżeli będziecie się starać tutaj wykonywać zakupy. Kolejna rzecz. CEO OpenSea proponuje współpracę PayPal w celu opracowywania aplikacji NFT. Ja coś czuję, że tutaj jest to grubymi nićmi szyte z uwagi na to, że zapewne chcą jakby stworzyć sobie pole do tego, żeby Apple być może nie ściągał takich prowizji, na przykład z OpenSea jak 30%. I gigant technologiczny Apple znalazł się w centrum uwagi po 30%, już widzę i po internecie. W rynku twierdzi, że zastosowanie tego podatku NFT sprzedawane za pośrednictwem sklepu z aplikacji Apple jest niemożliwe. Ponadto Apple wyraził zaniepokojenie strukturą regulacyjną wokół NFT. W wywiadzie Fincer powiedział, że OpenSea, największy rynek NFT pod względem wolumen obrotu, jest skłonny współpracować z Apple. Planują opracować aplikację ułatwiającą handel NFT na platformie. Nie wspominając o tym, że Fincer powiedział, że chcieliby współpracować z Apple, aby umożliwić rozwój aplikacji. Uważa, że tego właśnie chcą ludzie. Jeśli Fincer może uzyskać tę transakcję, OpenSea byłaby to świetny rozwój dla firmy i zwiększenie jej udziału w rynku. Czyli widzicie, jak tutaj kombinują. Apple nie będzie chciał zrezygnować, właśnie tutaj zakładają, z tych 30% prowizji, które ściągają z NFT. Oni w zasadzie chyba nie tylko z NFT ściągają, a z różnych aplikacji. Przecież też o to chyba było cała wojna z Twitterem. Także zobaczymy, w jakim to kierunku rzeczywiście nam pójdzie. Okej. Lecimy dalej. Macie informacje odnośnie Mythical Games. Mythical Games, przypominam, to są gry związane z Blankosami, Nitro Nation World Tour, no i NFT Rivals. To są te trzy gry na ten moment, jeżeli chodzi o Mythical Games. Dużo, dużo więcej będzie tam produkowanych. Natomiast no tutaj taka akcja, że jeżeli chodzi o Mythical Games, to trzech dyrektorów zostało oskarżonych tutaj o kradzież inwestycji dla własnego funduszu. Generalnie podaję to jako ciekawostkę, ponieważ Mythical Games jest jednym z większych takich tutaj graczy, w zasadzie firm tworzących gaming dla Web3. Tutaj między innymi Michael Jordan zainwestował potężne środki. No i co? Tutaj macie informację, że ta trójka cała w pewnym momencie sobie odeszła z pracy, założyła tam, że po prostu tutaj przejmowali
prawdopodobnie środki, które miały płynąć do Mythical Games. Nie wiem, czy na boku się dogadywano. Jakby tutaj na ten temat średnio takich różnych rzeczy mnie interesuje. Natomiast interesuje mnie to, jak to dalej wpłynie tutaj na Mythical Games, jak to dalej się będzie rozwijało. To, co już wam wcześniej mówiłem o Square Enix, czyli wydawcy na przykład Final Fantasy, to zainwestowali albo zainwestują 7 miliardów jenów w twórcę gier Gumi, czyli w tworzenie gier Wow and Earn. Ja jestem ciekawy, o co chodzi z tym Wow. Teraz każdy będzie nazywać jakoś specyficznie swój Watch and Earn, nie wiem, Play and Earn i będziemy mieli tutaj ten desync, różne takie nazwy. Warto zauważyć, że Dual chce tworzyć gry Wow and Earn, czyli ekscentryczny termin odnoszący do gier zbudowanych ze znanych adresów IP, zintegrowanych z funkcjami Play and Earn. W ten sposób Gumi ma nadzieję, że publiczność oderwie się od wysoce spekulacyjnej natury tytułów blockchain i naprawdę spodoba się grami NFT dzięki potężnym treściom w grze. Czyli tutaj o to chodzi, żeby te treści, o to chyba co każdemu z nas chodzi, żeby gry były grami, tak? Żebyśmy mogli sobie pograć, a niekoniecznie, żeby tutaj po prostu były to jakieś takie klikacze, żeby to miało jakąś bogatszą treść. Czyli powiedzmy, nie wiem, fajnie by było, Square Enix może by się zdecydował Final Fantasy, chociaż wiem, że inny blockchain dosyć mocną pozycję zaczyna współpracować. Ale to po nowym roku się dowiecie w oddzielnym filmie. Sam byłem w szoku. LG prezentuje buty i buty Shulker NFT na targach CES 2023. I o co w tym chodzi? Generalnie LG tutaj wbija się... Kolejny raz pada słowo narrację państwa, jakim jest Południowa Korea, która mocno inwestuje w metaverse, mocno idzie w blockchain, także to nie jest pierwszy, jakby tutaj pierwsze wejście LG w jakieś NFT-ki już wcześniej, nawet tutaj było podawane w naszych newsach odnośnie tego, że LG się na przykład LG Art Labs, gdzie można było tworzyć te NFT-ki Smart TV. No i tutaj teraz wyskakują z butami, gdzie będzie można 5500 tutaj znaleźć butów podczas tych targów. A z czym to jest związane? Jest to związane z zaawansowanym pudełkiem do przechowywania butów, które oferuje, słuchajcie, optymalną kontrolę temperatury, wilgotności dla bezpieczeństwa obuwia. No i z drugiej strony pudełko kontroluje wilgoć i zapach w butach dzięki technologii TrueStream w celu poprawy higieny obuwia. Czyli nasze buty krótko i zwięźle nie będą już jebały, jeżeli będziecie posiadać takie pudełko od LG. A w ramach takiej reklamy po prostu zostały stworzone NFT-ki takich potworów. Nie wiem, tu może chodziło o to, żeby przekazać, że te buty jebią. Okej. Okay. Na dzisiaj mam dla was demotywatory, natomiast to będą demotywatory filmowe. Ja czasami sobie rolki przeglądam na Instagramie i sobie wybieram takie najlepsze, więc dzisiaj pokażę wam w sumie, a tak żeby zmobilizować, to niech będą cztery rolki ode mnie. Pierwsza poleci z kotem. Także tutaj... Guess what? Fuck you, that's what. 10,000 years of evolution and this. Pathetic. Oh yeah? Huh. Well, who's in the cage, bitch? Hey, Gator. Huh. Yeah, that's right. Yeah, get back into that water where you belong. Hey, Bear, I don't want to have to tell you again. Get the hell out of here, alright? Get out of here, you son of a bitch! Get out! No to jak widzicie, bardzo umiejętnie podłożony dźwięk. A tutaj, żeby was zachęcić do pracy. What's 2 plus 6 minus 3 times 4? Not bad. You are a mathematician, ain't ya? That means you're gonna understand the next words coming out of my mouth. Go to the fucking gym. Your excuses are invalid here. Go to the fucking gym.
Także tutaj do zachęcenia. I ostatnie dwa to takie naprawdę wydaje mi się śmieszne. No ja wczoraj się po prostu uśmiałem wieczorem. Idealnie podłożony tutaj dźwięk. No i tutaj w formie żartu. Hej. Is it okay if I can tell you a poem? Yeah, yeah. Roses are red, violets are blue, I have five fingers, and two is for you. Hey, yo! Yo! Oh my day! If you were in a relationship, who would wear the pants? Me. And how long will it take for those pants to come off? Także widać, że tutaj po grubości te żarciki były, no powiedzmy z tymi różami, bardzo, bardzo ciekawe. Zachęcam, czasami można powiedzieć, że Instagram też jest pożyteczny do takich, że sobie to wyskakuje, więc no niestety, płynnie to nie śmiga. Na dzisiaj to by było wszystko. Ja zachęcam jeszcze raz, go to the fucking gym, czyli poćwiczcie trochę po tych świętach, choćby jakiś mocniejszy spacer, niekoniecznie od razu trzeba się porywać z motyką na słońce, taki szybszy. Jeśli się podobało, łapy w górę, zachęcam do tego, zachęcam do zostawienia komentarzy, hashtag RCE Games. No i nowe osoby do subskrypcji. Z mojej strony to by było na tyle. Słyszymy się, widzimy się jutro, tradycyjnie o 9 porannym pierdolądo. Trzymajcie się. Na razie.